Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska, rozpoczynamy główne wydanie informacji dnia. Ojciec Święty Franciszek zakończył podróż apostolską do Szwecji. Uroczystość Wszystkich Świętych. Papież mówił, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Wczoraj Ojciec Święty uczestniczył w obchodach 500-lecia reformacji. Rano Ojciec Święty sprawował mszę świętą na stadionie w Malmo. Uczestniczyło w niej kilka tysięcy Polaków mieszkających w Skandynawii. W homilii papież Franciszek podkreślił, że dzisiejsza uroczystość to święto świętości. Tej świętości, która czasami nie przejawia się w wielkich dziełach lub nadzwyczajnych sukcesach, ale która potrafi żyć wiernie i na co dzień wymaganiami wypływającymi z chrztu. Świętości opartej na miłości Boga i braci, miłości wiernej do tego stopnia, by zapomnieć o sobie i całkowicie oddać się innym, jak życie tych matek i ojców, którzy poświęcają się dla swoich rodzin, potrafiąc chętnie rezygnować, choć nie zawsze to łatwe, z wielu rzeczy, stylu projektów czy osobistych planów. Papież wskazał, że świętych charakteryzuje prawdziwe szczęście, które ma swoje źródło w miłości Boga. Mówił też o łagodności, która jest sposobem bycia i przybliża do Jezusa, jednoczy ludzi. Dodał, że jesteśmy powołani, by być błogosławionymi uczniami Jezusa, zmagając się z cierpieniami i troskami naszego czasu w duchu i z miłością Jezusa. Błogosławieni, którzy z wiarą znoszą cierpienia, jakie zadają im inni, i z serca przebaczają. Błogosławieni, którzy patrzą w oczy odrzuconym i usuniętym na margines, okazując im bliskość. Błogosławieni, którzy rozpoznają Boga w każdym człowieku i walczą o to, aby i inni to odkryli. Błogosławieni, którzy chronią i dbają o wspólny dom. Błogosławieni, którzy rezygnują ze swojego dobrobytu dla dobra innych. Błogosławieni, którzy modlą się i pracują na rzecz pełnej jedności chrześcijan. Na zakończenie mszy świętej biskup Sztokholmu podziękował papieżowi za troskę o ubogich i uchodźców oraz za rewolucję czułości. Podkreślił, że dzięki papieskiej wizycie wszyscy czują się młodsi. W rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański Ojciec Święty zachęcał do przeżywania wiary w modlitwie, w sakramentach i w ofiarnej służbie osobom potrzebującym i cierpiącym. Po modlitwie na lotnisku w Malmo odbyła się ceremonia pożegnalna. Uroczystość Wszystkich Świętych ukazuje nam Kościół triumfujący i zarazem przypomina nam, że jesteśmy w drodze. Kościół podkreśla też, że nie możemy zapominać o tych, którzy już odeszli do wieczności, ale jeszcze nie stali się Kościołem triumfującym. Dziś wspominamy wszystkich świętych, czyli tych, którzy, jak naucza Kościół, dostąpili chwały niebieskiej. Nie tylko tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. To święto jest po to, abyśmy sobie uświadomili, jak szerokie horyzonty ma Kościół, zauważa ksiądz Piotr Studnicki. Nasze horyzonty nie sięgają tylko życia doczesnego, ale życia wiecznego i to szczęśliwego życia wiecznego. Właśnie dziś Kościół pokazuje nam przykład świętych, którzy cieszą się z przebywania z Bogiem i przypomina nam, że ci święci są naszymi orędownikami u Pana. Święci modlą się za nas, my zaś powinniśmy modlić się za te dusze, które jeszcze nie dostąpiły chwały nieba. Przez Twój krzyż i zmartwychwstanie. 1 listopada w polskiej tradycji to czas nawiedzania cmentarzy i grobów bliskich zmarłych. Obecność w Dniu Wszystkich Świętych jest tak ważna jak wiara w to, że wszyscy święci są wśród nas obecni. Palenie zniczy i ustawianie na mogile kwiatów to wyraz naszej pamięci o tych, którzy odeszli do wieczności, ale najlepszym wyrazem tej pamięci jest modlitwa. Jej szczególną formą w tym okresie są wypominki. Za bliskich, za ludzi, którzy nie mają żadnej pomocy od innych, którzy są zapomnieni też. Zapisane na karteczkach imiona i nazwiska odczytywane są na cmentarzu, w kościele. Te dusze otaczane są modlitwą różańcową, w ich intencji sprawowane są msze święte. Jest to nasza polska tradycja i od kiedy pamiętam, jak byłam maleńka, zawsze najpierw babcia z dziadkiem za dusze zmarłych, później moja mama, później jak mamy zabrakło, później mojej ciocie. I ja sama już zostałam z tej całej mojej dużej rodziny i to jest po prostu, to jest ta pamięć, to jest ta nasza wiara, nasza modlitwa. Coraz więcej osób pamięta nie tylko o grobach swoich bliskich, ale także o miejscach spoczynku bohaterów narodowych. Od zawsze robili to harcerze, tak jak tutaj na cmentarzu świętego Wawrzyńca we Wrocławiu. W ten sposób, pełniąc tutaj służbę właśnie przy tych grobach, okazujemy szacunek ludziom, którzy oddali dla nas wszystko i dzięki nim możemy na przykład żyć właśnie w wolnej Polsce.
Harcerzy nie zabrakło także na wojskowych powązkach. Zbieramy na wymianę krzyży na grobach batalionu Zośka. Zbiórki datków na ratowanie zabytkowych nagrobków też stały się już tradycją. Na starych powązkach już po raz 42 artyści i ludzie kultury zbierają środki na renowację historycznych, niekiedy unikalnych grobowców. Na wielu nekropoliach zbierane są również datki na ratowanie i utrzymanie cmentarzy na wschodzie. Zbieramy też na renowację cmentarza w kościele świętego Antoniego właśnie na Łyczakowie. W Warszawie zbierano również datki na renowację grobów ułanów grochowskich. Muszą być jak najszybciej wyremontowane, żeby po prostu nie zostały fizycznie wymazane ze świadomości społeczeństwa. To są groby pułkowników, generałów, ich rodziny poumierały. Nie opiekują się z nimi żadne instytucje. W tym szczególnym czasie świątecznym warto więc uświadomić sobie pewną prawidłowość. Tak jak my dziś dbamy o pamięć i groby naszych przodków, tak też nasi następcy będą dbać o pamięć o nas i nasze mogiły. W Wielkopolsce zakończyła się akcja znakowania mogił powstańców wielkopolskich. Pomysł upamiętnienia powstańców wyszedł od kibiców Lecha Poznań. Podchwycili go politycy, samorządowcy, historycy oraz nauczyciele i młodzież. Takie tabliczki zamontowano już na ponad 130 grobach powstańców wielkopolskich w Gnieźnie i 80 mogiłach we Wrześni. Przechodzimy bardzo często koło mogił i nie wiemy, że tam leżą bohaterowie. Ci, dzięki którym możemy mówić po polsku, tutaj w Wielkopolsce, bo to było powstanie, które nam przyniosło niepodległość. Mówi Robert Gaweł, prezes Gnieźnieńskiego Oddziału Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Dużą rolę w znakowaniu grobów odegrali kibice Lecha Poznań. Członkowie Stowarzyszenia Wiara Lecha zebrali pieniądze na tabliczki, które umieszczane są na grobach. Swój udział w tym szczytnym przedsięwzięciu mieli też uczniowie i nauczyciele z zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Witkowie. Powstańcy to są bohaterowie dla nas, to są wzorce, którzy już, no, już ich nie ma między nami i trzeba o nich pamiętać. Dlatego przychodzimy, troszczymy się o nich, aby ukazać szacunek do nich. Od 2002 roku zapalaliśmy znicze na grobach powstańców. Do dnia dzisiejszego znalazłam 36 grobów. Każdy mógł się zwrócić z prośbą o oznaczenie konkretnego grobu bohatera. Kto chciał, to powinien się zgłosić tam do biura senatora Gawła. Z odpowiednim tym dokumentem złożyć wniosek o tą tablicę, żeby to było upamiętnione. Podkreśla Jerzy Marciniak, wnuk Kazimierza Marciniaka, który walczył w Powstaniu Wielkopolskim. Prośbę o oznaczenie grobu można było zgłosić także w Muzeum Regionalnym we Wrześni. Termin zgłaszania takich mogił minął w zeszłym miesiącu. Mimo to do muzeum nadal napływają kolejne wnioski. Paweł Knast na znakowanie grobu swojego ojca powstańca przyjechał specjalnie z Wrocławia. Ojciec zmarł dopiero po powstaniu, ale ojciec kiedy wrócił do Witkowa z armii pruskiej, brał czynny udział już w końcówce rewolucji witkowskiej tak zwanej, a później powstania wielkopolskiego i był w kampanii inowrocławskiej. Dlaczego nie znamy wszystkich miejsc pochówków powstańców wielkopolskich? Jak wskazują historycy, wynika to z meandrów polskiej historii. Sprawa jest jasna, jeśli chodzi o żołnierzy, którzy zginęli w walkach, zmarli od poniesionych ran lub zmarli w dwudziestoleciu międzywojennym. Później powstańcy wielkopolscy nie zawsze chcieli się ujawniać. Na drogach w całej Polsce panuje wzmożony ruch, szczególnie w okolicach cmentarzy. Niestety, mimo prowadzonej przez policję akcji znicz, mającej poprawić bezpieczeństwo na drogach, liczba wypadków nadal rośnie. Wielu kierowców jeździ też na podwójnym gazie. Od piątku policja w całym kraju prowadzi akcję znicz. Wspólne patrole policjantów oraz strażników miejskich można spotkać na trasach wjazdowych i wyjazdowych miast, a także w okolicach cmentarzy. Choć funkcjonariusze prowadzą wzmożone kontrole i apelują o bezpieczną jazdę, bilans wypadków drogowych rośnie. Od piątku doszło już do 353 takich zdarzeń. Zginęły w nich 32 osoby. To więcej niż w roku poprzednim. Najczęstszą przyczyną wypadków jest brawura oraz prowadzenie pod wpływem alkoholu. W ten weekend policja zatrzymała prawie 1000 nietrzeźwych kierowców. Polskie służby mundurowe aktywnie włączają się w ochronę granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Przez 6 tygodni policjanci i pogranicznicy z Polski wspierali swoich kolegów z Węgier na południowej granicy tego kraju. Przez kilka dni towarzyszyły im nasze kamery.
Misja polskiej policji i Straży Granicznej na Węgrzech jest efektem porozumienia wypracowanego przez rządy państw Grupy Wyszehradzkiej, podkreśla komisarz Jerzy Jabłoński. Nie zostali osamotnieni, razem z nimi działamy na rzecz poprawienia bezpieczeństwa w Europie oraz zatrzymania fali nielegalnych migrantów. Granica węgiersko-serbska była jednym z najczęściej wybieranych szlaków, którym nielegalni imigranci próbowali wedrzeć się do Europy. Stanowcze działania węgierskiego rządu ograniczyły falę nielegalnej migracji. Wiem, to był september. W ubiegłym roku liczba migrantów była bliska 190 tysięcy. Obecnie od 17 września liczba emigrantów, którzy chcieli przekroczyć granicę, to około 600. Dzięki pomocy kolegów z Polski i Czech uniemożliwiono im to. Podkreśla zastępca komendanta głównego wojewódzkiej policji w Czongradzie pułkownik Gujasz Żolt. To właśnie między innymi pod jego rozkazami byli polscy funkcjonariusze. Jeżeli jest potrzeba wsparcia, realizujemy zadania, które nam postawią koledzy węgierscy. Jeżeli trzeba działać w głębi kraju, udajemy się w głąb kraju. Jeżeli trzeba podjąć działania pościgowe, również z kolegami węgierskimi realizujemy takie działania. Zauważa pułkownik Zbigniew Golan. Polscy policjanci i pogranicznicy patrolowali granice oraz zatrzymywali osoby, które próbowały ją nielegalnie przekroczyć. Wykorzystywali swój sprzęt oraz służyli w swoich mundurach. Zajmowali się też sprawdzaniem stanu ogrodzenia, które powstało na granicy oraz eskortą nielegalnych imigrantów, którzy przedostali się na terytorium Węgier, wyjaśnia porucznik Straży Granicznej Renata Mycio. Zabezpieczamy przemarsz ludzi, którzy wysiadają z busa bądź z autokaru, odprowadzamy ich do ogrodzenia. W ogrodzeniu co jakiś czas rozmieszczone są bramki. Do tej bramki są doprowadzeni, odczytywane są im w ich języku pouczenia, że mogą przejść na stronę, po przekroczeniu ogrodzenia mogą udać się do zony, gdzie mogą ubiegać się legalnie o pobyt. Misja polskiej policji i Straży Granicznej na Węgrzech rozpoczęła się 17 września i trwała 6 tygodni. Uczestniczyło w niej 25 policjantów i 25 funkcjonariuszy Straży Granicznej. W Iraku trwa ofensywa na Mosul, ostatni bastion terrorystów z tzw. państwa islamskiego. Do miasta wkroczyły już elitarne siły antyterrorystyczne. W ostatnich dniach wojsko wyzwoliło wiele mniejszych miejscowości i miast. Irackie miasto Bagh-Hidida leży około 20 km na wschód od Mosulu. Przed okupacją dżihadystów zamieszkiwała go największa grupa chrześcijan w Iraku. Fala przemocy ze strony tzw. państwa islamskiego zmusiła ich jednak do opuszczenia miasta. Ci, którzy pozostali, byli brutalnie mordowani i terroryzowani. Trzech młodych mężczyzn weszło do mojego domu, zabrali obrazy święte, wzięli też krzyż, stanęli przy drzwiach i kazali mi pluć na krzyż. Powiedziałam sobie, o mój Boże, płakałam wewnątrz, bo nie mogłam tego pokazać. Wspomina 77-letnia chrześcijańska wdowa Zafira Dadado. Dżihadyści prawie całkowicie zniszczyli kościoły oraz wszelkie symbole chrześcijańskie. Po dwóch latach zostali wyparci z miasta przez irackie siły rządowe i kurdyjskich bojowników. Jestem tak szczęśliwa, że mogę zobaczyć moich braci, moich kuzynów, że mogę też zobaczyć moich braci chrześcijan. Po dwóch latach w doszczętnie zniszczonym kościele pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Bagh-Hidida odprawiona została pierwsza msza święta. W modlitwie zgromadziło się kilkudziesięciu chrześcijan, którzy z przerażeniem patrzyli na to, co pozostało z kościoła, ale także z radością dziękowali za wyzwolenie miasta. Mszy świętej przewodniczył syryjsko-katolicki arcybiskup Mosulu Burtus Moshe. Bagh-Hidida jest wolna od Daesh. Bagh-Hidida jest oczyszczona z państwa islamskiego. Naszym celem jest usunięcie wszelkich pozostałości po nich. Dotyczy to także przemocy, podziałów i konfliktów, których jesteśmy ofiarami. Walki polityczne i religijne oddzielają jednego człowieka od drugiego i ta mentalność musi być zmieniona. Cały czas trwa ofensywa na miasto Mosul, które jest ostatnim bastionem tzw. państwa islamskiego w Iraku. Premier Iraku wezwał terrorystów, by się poddali. Nie będą mieć żadnej drogi ucieczki.
Albo się poddadzą, albo zginą. W Mosulu przebywa kilka tysięcy terrorystów, którzy przygotowują się do ciężkich walk. Bojownicy usiłowali w ostatnim czasie przewieźć do miasta 25 tysięcy cywilów, którzy mieli posłużyć jako żywe tarcze. Większość ciężarówek i autobusów przewożących ludzi wstrzymały jednak naloty międzynarodowej koalicji dowodzonej przez USA. Mimo to los wielu osób jest zagrożony. Mamy poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa tych dziesiątek tysięcy cywilów, którzy zostali przymusowo przesiedleni przez Daesh w ciągu ostatnich 2 tygodni. W sobotę w okolicach Mosulu dżihadyści zamordowali 40 byłych członków irackich sił bezpieczeństwa i wyrzucili ich ciała do rzeki Tygrys. Na Węgrzech jest zabijanych coraz mniej nienarodzonych dzieci. Liczba tak zwanych aborcji spadła w ostatnich 5 latach o ponad 20%. Według danych węgierskiego Ministerstwa do Spraw Zasobów Ludzkich w ubiegłym roku było prawie 9300 przypadków mniej tak zwanej aborcji niż w 2010 roku. To spadek o 22,9%. Tendencja spadkowa utrzymuje się nadal. W pierwszym kwartale tego roku liczba przypadków pozbawienia życia dzieci nienarodzonych spadła o ponad 4%. Węgierskie władze przekonują, że to zasługa działań prewencyjnych. Chodzi m.in. o szkolne przygotowanie do życia w rodzinie oraz ułatwienia socjalno-finansowe dla rodziców. Węgierskie rodziny wychowujące dzieci mogą liczyć na wiele ułatwień. Płatne urlopy macierzyńskie, zwolnienia podatkowe rosnące wraz z liczbą wychowywanych dzieci czy możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla matek, które wychowały więcej niż jedno dziecko. Dużym ułatwieniem jest rozwinięta sieć żłobków i przedszkoli. Od ubiegłego roku węgierskie rodziny otrzymują jednorazowe wsparcie na zakup, budowę lub powiększenie domu czy mieszkania. Jego wysokość zależy od liczby dzieci. Najniższe wsparcie to równowartość około 8 000 złotych, a najwyższe sięga 140 tysięcy. Rodziny wychowujące co najmniej 3 dzieci mogą się też ubiegać o preferencyjny kredyt mieszkaniowy. W węgierskiej konstytucji uchwalonej w 2011 roku z inicjatywy rządu Viktora Orbana znalazły się zapisy o ochronie życia ludzkiego oraz deklaracja o ochronie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. W ustawie zasadniczej nie znalazł się jednak przepis całkowicie zakazujący tzw. aborcji. Po 2-tygodniowej przerwie powraca piłkarska Liga Mistrzów. Jutro swoje spotkanie rozegra Legia Warszawa, która na własnym stadionie zmierzy się z aktualnym obrońcą tytułu Realem Madryt. A początek meczu o godzinie 20:45. Komplet 3 porażek, zaledwie 1 strzelona bramka, aż 13 straconych i ostatnia pozycja w tabeli. Tak przedstawia się sytuacja Legii Warszawa na półmetku fazy grupowej Ligi Mistrzów. Legioniści mimo konfrontacji z 11-krotnym triumfatorem rozgrywek i aktualnym obrońcą tytułu wierzy w przełamanie niekorzystnej serii. Nadzieje kibiców na uzyskanie korzystnego rezultatu wzrosły po dobrej postawie w ostatnim czasie podopiecznych Jacka Magiery na ligowych boiskach. Będziemy starali się grać przede wszystkim skutecznie, jeżeli chodzi o nasze działania i w obronie, i w ataku. Mamy pewne rozwiązania, które chcemy zastosować, powielić to, co było w Madrycie, ale także zrobić coś nowego, bo wiadomo, że gramy na własnym stadionie. Powiedział trener mistrzów Polski Jacek Magiera. Choć pierwsza konfrontacja obu zespołów zakończyła się wysoką wygraną Realu, piłkarze Legii mieli pełne prawo opuszczać murawę Estadio Santiago Bernabeu z podniesionym czołem. Na Santiago Bernabeu nie przestraszyliśmy się rangi meczu, rangi przeciwnika, co było widać od pierwszej minuty, kiedy to my w zasadzie stworzyliśmy sobie 2 fajne sytuacje po strzale Tomka Jadłowca i Wadisa. Kiedy mogliśmy objąć prowadzenie. Na pewno jesteśmy mądrzejsi o to jedno spotkanie, które jestem przekonany, że dało nam bardzo dużo. Zaznaczył obrońca warszawskiej drużyny Bartosz Bereszyński. Jutrzejsze spotkanie będzie szczególne dla Zinedina Zidana. Francuski szkoleniowiec po raz setny zasiądzie na ławce trenerskiej królewskich. Szanujemy Legię. Wiemy, że to niebezpieczny zespół, który może wykorzystać nadarzające się okazje do strzelenia bramki. W pierwszym pojedynku mieli swoje szanse, z pewnością teraz będzie podobnie. Przeciwko mistrzom Polski wyjdziemy skoncentrowani od pierwszego gwizdka. Podkreślił trener Realu Madryt Zinedin Zidane. Mecz Legii Warszawa z Realem Madryt odbędzie się bez udziału publiczności. To efekt kary, jaką na klub ze stolicy Polski nałożyła UEFA za postawę jej kibiców w trakcie spotkania przeciwko Borussii Dortmund. Z Warszawy dla Informacji Dnia Wojciech Papuga. I tak sportowo kończymy główne wydanie Informacji Dnia. Zapraszam Państwa jeszcze po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia. Szczęść Boże, Iwona Kowalska, zapraszam na prognozę pogody. W nocy od 4 stopni w Olsztynie i w Poznaniu do 5-6 w pozostałej części kraju. Na zachodzie i południowym wschodzie zachmurzenie duże z przejaśnieniami.
pozostałej części kraju zachmurzenie duże i całkowite z opadami deszczu. Na termometrach od 5 stopni w Białymstoku do około 9 stopni we Wrocławiu. Powieje silny i porywisty wiatr z zachodu. I na koniec prognoza pogody na kolejne dni. Zapraszam. W czwartek przed południem w regionach południowych i północno-wschodnich zachmurzenie duże i całkowite z okresowymi opadami deszczu lub mżawki. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu na północnym wschodzie, wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie duże i całkowite z opadami deszczu lub mżawki. Na pozostałym obszarze dużo chmur z przejaśnieniami. Powieje dość silny wiatr z zachodu i północnego zachodu. W piątek na południowym wschodzie zachmurzenie duże z przejaśnieniami. W pozostałej części kraju zachmurzenie duże i całkowite z okresowymi opadami deszczu lub mżawki. Na północnym wschodzie opady śniegu przechodzące w deszcz. Po południu w całym kraju zachmurzenie duże i całkowite z okresowymi opadami deszczu lub mżawki. Na Podlasiu opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach od 3 w Białymstoku do 8 we Wrocławiu. Powieje dość silny wiatr z kierunków zachodnich.